Dostępna konferencja z perspektywy odbiorców. Prawdziwie dostępna konferencja to taka, podczas której organizatorzy wykazują troskę o wszystkich uczestników, pytają o ich potrzeby przy rejestracji, a podczas wydarzenia dostarczają usługi zgodnie z oczekiwaniami odbiorców. To nie tylko dostępność architektoniczna różnych form komunikacji i materiałów, nie tylko tłumaczenie na język migowy, napisy na żywo, pętla indukcyjna, dostępne materiały elektroniczne. To także wsparcie asystentów i parking jak najbliżej wejścia, miejsce dla wózka, fotele podczas panelu dyskusyjnego na tej samej wysokości co wózek, nakładka do podpisywania listy przez osoby niewidome, miska z wodą dla psa przewodnika, dodatkowe ekrany, kontrast prezentacji i w końcu informacja o usługach. O tym, że są, że można z nich skorzystać. Jak dostępne wydarzenie wygląda z perspektywy odbiorców? Warto ich posłuchać, by sprawdzić, czego od organizatorów wydarzeń oczekują odbiorcy. Spotkaliśmy ich podczas konferencji Fundacji Widzialni w Sejmie RP. Znajdujemy się w tej chwili na konferencji Dostępność Cyfrowa Access Tech 2019. Miejsce, które zostało wybrane na tę konferencję, jest w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Było to wydarzenie całkowicie dla mnie dostępne i odpowiednio dostosowane. Zaczynając już od momentu rejestracji, podczas którego mogłam zaznaczyć w formularzu swoje indywidualne potrzeby. W moim przypadku, ponieważ poruszam się na wózku inwalidzkim, zależało mi na tym, żebym mogła wjechać samochodem na teren Sejmu i zaparkować jak najbliżej wejścia. Nie napotkałam na żadne schody albo brak podjazdów. Również przestrzeń przy stołach była odpowiednia, nie musiałam się przeciskać między krzesłami. Mogłam spokojnie zająć miejsce i uczestniczyć w wydarzeniu. Cenię tę konferencję za to, że oprócz tego, że mówi o dostępności, dostępności cyfrowej, to też jest organizowana w dostępny sposób. Dla mnie jest to ważne z tej perspektywy, ponieważ jestem osobą bardzo słabowidzącą. I materiały dla przykładu w formie elektronicznej są dla mnie niezbędne, ponieważ ja nie jestem w stanie się zapoznać z wersją papierową, a wersja elektroniczna, która jest również zapewniana przez organizatorów, jest dla mnie jak najbardziej dostępna. Jest już tradycją, że na tych konferencjach w sali kolumnowej Sejmu instalowana jest pętla indukcyjna. Jest też możliwość podłączenia systemu FM do nagłośnienia. I to są świetne udogodnienia, dzięki takim udogodnieniom, ja, który bardzo słabiutko słyszę. Jestem w stanie odbierać wszystko, co jest mówione. Po raz pierwszy miałam przyjemność uczestniczyć w konferencji całkowicie dla mnie dostępnej. Miała napisy na żywo. Byłam dotychczas wyrzeczona niezliczonej ilości konferencji i wykładów. Często też w roli prelegenta. Jednak wyglądało to tak, że mówiłam swoją kwestię, a przez resztę konferencji się po prostu nudziłam. Mam nadzieję, że będę mogła odtąd uczestniczyć w większej ilości takich wydarzeń opatrzonych napisami na żywo. Wydarzenie, które dla mnie jest idealnie dostępne, to takie, które zostało opatrzone pętlą indukcyjną i napisami na żywo. Dzięki temu słyszę bardzo dobrze, natomiast jeśli się zgubię, mogę wspierać się napisami. Organizacja takich wydarzeń dostępnych z pętlą i z napisami na żywo ma też wymiar edukacyjny. W ten sposób pokazujemy, jakie mamy potrzeby, jak można w pełni przekazać informacje osobom z niepełnosprawnością słuchu.